Zadanie. Zamień na liczby rzymskie. Mam nadzieję, że symbolika dotycząca liczb rzymskich jest dla Ciebie znana oraz zasady rządzące budowaniem liczb rzymskich. Jeśli nie, zatrzymaj film i uważnie naucz się tej symboliki oraz przeczytaj poniższe zasady. A my przejdźmy do konkretnych przykładów. Zapiszemy liczbę 123. Liczba 123 składa się z symbolu C, czyli z setki, widzisz, oraz z dwudziestki. Dwudziestkę zapiszemy w postaci dwóch x-ów. XX to są dwie dziesiątki, razem to 20. 3 zapiszemy w postaci trzech kreseczek. 3 razy symbol I to jest trójka. Pamiętaj, trzy symbole mogą występować obok siebie, jeśli są to symbole I, X, C lub M. Teraz przejdźmy do liczby 635. 600 zapiszemy jako sumę 500 i liczby 100. Czyli najpierw piszemy 500, czyli D, później 100, czyli C. Ciąg taki będzie dodawany i jest to po prostu 600. Teraz 30 zapiszemy jako trzykrotny symbol X. Tutaj mamy, jak widzisz, 30 oraz 5. Więc bierzemy symbol V, który oznacza piątkę. Teraz 517. 500 jest tutaj w symbolice oznaczone przez literkę D. Dziesiątka przez X-a. Siódemkę zapiszemy jako sumę piątki oraz dwóch jedynek. Czyli tu mamy piątkę, dwie jedynki, razem liczba 7. Teraz liczba 2015. 2000 są to dwie literki M, razem dające właśnie 2000. 10 to X, a piątka to symbol V. Teraz przejdźmy do kolejnych czterech przykładów. 1154, 1000 to M, 100 jak widzisz to jest symbol C, 50 korzystamy bezpośrednio z literki L, a 4 będzie różnicą między piątką a jedynką. Jeśli symbol następny jest większy od wcześniejszego, w tym wypadku piątka znajduje się z prawej strony, a jedynka z lewej, więc od kolejnego symbolu odejmujemy poprzedni, czyli razem te symbole będą dawały nam czwórkę. Dalej mamy 3662. 3000 rozpiszemy jako 3M. 600 jest to suma 500, czyli symbol D, i 100, czyli C. Te dwa symbole dają 600. Teraz 60. 60 jest to suma L-ki i X-a, czyli bierzemy 50 i 10. Ciąg taki malejący jest dodawany i jest to 60. 2 to rzecz jasna dwie jedynki, czyli dwie pionowe kreseczki. 1778. 1000, myślę, że widzisz, że jest to symbol M. 700 jest to suma 500 i dwóch setek, czyli bierzemy po pierwsze symbol D oraz dwa razy C, razem 700. 70 utworzymy w podobny sposób. Bierzemy 50, czyli L, oraz 2 razy X, czyli dwie dziesiątki, razem 70. 8 również budujemy na zasadzie dodawania poszczególnych symboli. Po pierwsze bierzemy piątkę V i 3 jedynki, razem liczba 8. Ostatni przykład, 2637. M wykorzystamy dwukrotnie. MM to 2000, 600
to jest 500 i 100, czyli najpierw piszemy D, później C. Razem te dwa symbole dają nam 600. 30 to będą 3x, ponieważ trzy symbole tutaj zaznaczone na zielono mogą być obok siebie. To jest nasza liczba 30. A 7 to jest po prostu piątka i dwie jedynki. Czyli mamy piątkę i jak widzisz dwie jedynki razem 7. Zadanie. Odczytaj liczby rzymskie. Na początku musisz nauczyć się tej oto symboliki oraz zasad, które omówiłem we wcześniejszych filmach. Teraz zajmiemy się odczytywaniem liczb rzymskich. Na górze będę pisał odpowiednik w systemie dziesiętnym, a później będziemy korzystać z zasad i damy odpowiedź, jaka to jest liczba w systemie dziesiętnym. Więc odczytujmy. Tutaj mamy trzy literki C, czyli 3 razy 100. X to 10, każda kreseczka to jedynka. Sumujemy setki razem, to jest 300. Tutaj mamy 10, a tutaj rzecz jasna dwójka. Razem 312. Na górze piszemy teraz oznaczenia w systemie dziesiętnym. D to 500, L to 50, X to 10, a tu same jedynki. Sumujemy najpierw setki, czyli mamy 500. Sumujemy dziesiątki. Jeżeli ciąg jest malejący, dodajemy i tutaj mamy 60. Dalej 3 jedynki to 3. Razem 563. Podobnie jak wyżej piszemy wartości w systemie dziesiętnym. 500, 100, 100. 10, 10 i 5. Sumujemy wszystkie setki. Czyli pierwsze trzy symbole dają nam 700. Później sumujemy dziesiątki. Mamy 20, a tutaj pojedyncza piątka. Cała liczba 725. Kolejny przykład. Każde M to jest 1000. Później jest 100. 1 i 10. Sumujemy tysiące. Otrzymujemy 2000. Mamy jedną setkę, no to po prostu przepisujemy, że to jest 100. Tutaj symbol następny, czyli x, jest większy od swojego poprzednika, czyli od jedynki, więc od liczby większej odejmujemy mniejszą i otrzymujemy liczbę 9. Razem 2000, 100, 9. Przejdźmy do kolejnych trzech przykładów. Każda z literek M to 1000, D to 500, każdy X to dziesiątka. Tutaj mamy piątkę i trzy jedynki. Sumujemy tysiące. 1000, 1000, 1000 to 3000. Sumujemy setki. Mamy tylko jeden symbol oznaczający 500. Sumujemy dziesiątki, 20 i jedności, czyli V i trzy kreseczki, czyli 3 razy I, to jest po prostu 8. Razem 3528. Tu wypisujemy już szybciutko wartości poszczególnych cyfr rzymskich. Sumujemy tysiące, 2000. Sumujemy setki. Widzisz, tutaj mamy trzy symbole oznaczające setki, razem 700. Symbole odpowiadające za dziesiątki, tutaj mamy tylko jeden symbol L, więc przepisujemy 50. Tutaj mamy 5 plus 1 to 6, razem 2756. Tutaj również szybciutko nanosimy oznaczenia poszczególnych cyferek rzymskich. I należy sumować setki. Zauważ, że tutaj mamy aż cztery symbole odpowiadające za setki. Jest to ciąg malejący, ponieważ tu mamy 500, a tutaj mamy tylko 100, więc możemy dodać te wszystkie liczby razem 800. Mamy
Trzy symbole odpowiadające za dziesiątki. Tutaj również mamy ciąg malejący, więc możemy to dodać. Razem 70. Tutaj trochę nietypowa sytuacja, ponieważ następnik jest większy od swojego poprzednika, więc od dziesiątki odejmujemy jedynkę i otrzymujemy liczbę 9. Razem 879.